Cześć. Chciałbym zaprezentować moduł GPS. Jest to dokładnie moduł uBlox M8N. Moduł przychodzi z pianką, którą możemy użyć do przyklejenia do wieżyczki w naszym kopterze. Przychodzi w takiej paczuszce. Mamy informację, że jest to moduł dla Pixshowka. Będzie pasować też do APM-a z tego względu, że fabrycznie wyposażony był w złączki DF13. Ja sobie założyłem Gold Piny z tego względu, że będzie łatwiej mi to podłączyć do komputera, tak? W celu podłączenia do komputera użyjemy takiego adapterka. Jest to adapterek z USB na port RS232. Wykorzystamy do tego piny RX, TX, 5V i GND. Wcześniej sobie rozkręciłem GPS i opisałem piny, tak? Kolory przewodów i oznaczenia dla danego zacisku. Wykorzystamy zaciski napięciowy, czerwony przewód, RX żółty, TX zielony i masa czarny. Więc tak, podłączymy sobie. Czarny przewód do zacisku masy, czerwony plus zasilania, biały przewód nas nie interesuje, żółty przewód jest to RX, podłączamy crossowo, czyli do TX-a, pin TX idzie do złączki RX i pin RX idzie do złączki TX, czyli zielony przewód. W ten oto sposób mamy podłączony z adapterem GPS i możemy go podłączyć do komputera. Na stronie sklepu mamy informację, że nasz GPS wyposażony jest w system GLONASS, tak? Czyli powinien ściągać nam rosyjskie satelity. Sprawdzimy to w programie, zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Producent nas informuje, że faktyczna dokładność pomiaru jest w zakresie od 0,6 m do 0,9 m, również to sprawdzimy. I w sumie na razie by było tyle. Dalsze prace będą już na komputerze. Aha, chciałbym jeszcze dodać, że zrobimy też porównanie z modułem uBlox serii 7, tak? To jest seria 7, to jest seria 8. No, porównamy te dwa moduły, zobaczymy, który tutaj ma lepszą dokładność, jak wygląda sprawa z łapaniem satelit. No i tyle. Ok, jesteśmy podłączeni do komputera, mamy uruchomiony konfigurator. Zainstalowałem sobie dwa adapterki. Pierwszy adapterek jest to uBlox 7, drugi adapterek jest to uBlox 8. Ten nam się zainstalował na porcie numer 4, ten na porcie numer 3. Aktualnie w konfiguratorze mamy uruchomiony COM 4, czyli mamy uBlox 7. Widać, że znajduje jakieś satelity, no ale jakość pobieranych danych jest mizerna. Jestem tutaj w zamkniętym pomieszczeniu, w sumie no, nie ma opcji, żebyśmy tutaj coś uzyskali, jakiegoś fixa. Zobaczymy, co tam pokazuje nam uBlox 8. Przełączamy się na COM 3. No i tutaj widzimy, że znajduje rosyjskie satelity. Satelit jest dużo więcej. W momencie, kiedy uBlox serii 7 łapał 7-8 satelit, uBlox 8 łapał 14 do 15 satelit, także no jest spora różnica. GLONASS-a, przepraszam, również też mamy. Tutaj widzimy to po ikonkach. I teraz co? W sumie mogę pokazać, jak ewentualnie konfigurujemy GPS. Wchodzimy sobie tutaj w zakładkę. Konfiguracja. Zmieniamy sobie port, jeśli jest taka potrzeba. Po każdej zmianie klikamy Send. Zmieniamy sobie odświeżanie danych, również gdy jest taka potrzeba. Za każdym razem klikamy Send. Na końcu klikamy, wchodzimy sobie jeszcze w opcję odbiornika. I klikamy zapisz konfigurację.
Od razu Wam podpowiem, że na żadnym systemie, który tutaj posiadam, wszystkie są wersje 64-bitowe, nie udało mi się zapisać poprawnie konfiguracji. Zauważyłem, że sam program QCenter najlepiej pracuje na wersji 32-bitowej. Wtedy możemy zapisać konfigurację i jest ok. Niestety na 64-bitowej no nie udało mi się tego zrobić poprawnie. Nie jest to wina ani jednego, ani drugiego GPS-a, jest to ewidentnie wina programu.